Halo, halo, dzień dobry. Holmes znowu nadaje. W pogoni za kebabem. Halo, halo, dzień dobry. Holmes znowu nadaje. W pogoni za kebabem, taka nowa seria. Skoro jeżdżę, to jem te kebaby, no to nagram. Zobaczycie mniej więcej, gdzie warto kupić, gdzie nie warto. Dzisiaj jesteśmy w Olsztynku. Przejeżdżaliśmy przez Grunwald. Jesteśmy na polach Grunwaldu. Tam widać jakieś... Jeden budynek drewniany stoi, ale za dwa... Tam będą konie. A, tam będzie ta główna arena, cała walki i tak dalej. Tych pojedynczych, nie? Bo bitwa będzie za muzeum tam. Tutaj zabarykadowali, że nie można wjeżdżać na razie. Do muzeum 800 metrów. Tam dalej jest... Właściwie to tam jest muzeum. Do muzeum 800 metrów. Tu jesteś, przy Łodwigowo. Tu będzie ta wioska rycerska. Bitwa gdzieś tu. A z drugiej strony można zajechać do nowe muzeum bitwy pod Grunwaldem. Co kiedyś uczynimy. Jesteśmy w Olsztynku. I kebab Imbiss. Tutaj w Google pokazuje ocena 4.0. Zobaczymy, co to będzie. Wejdźmy w opinię. Low battery. Connect the in-car charger cable. Niepozorne miejsce z bardzo dobrym fast foodem. Wszystko świeże i idealnie przyrządzone. Kebab klasa, tortilla. Nie za twarca, nie za miękka. Sos ostry jak należy. Lokal prowadzony jest przez przemiłe i konkretne panie. Czas oczekiwania niedługi. Miejsce godne polecenia. Jeśli potrzebujesz szybko uzupełnić kalorie. O, i negatywne też opinie. Jedzenie potrafi być bardzo dobre, ale to chyba zależy od nastawienia obsługi. Zdarzyło mi się dostać kebaba w spalonej bułce lub z grubym mięsem, nieprzyjemnym w smaku. Następne, też taka dwójeczka. Nowa pani nie umie robić. Zero łady w tych kebabach i litry sosu. Ogólnie padaka i w dodatku nieuśmiechnięta. Ale tu mamy też 5 gwiazdek. Bardzo dobry kebab. A panie, bardzo miłe. Low battery. Cannot enter the parking surveillance mode. Gada mi ten zestaw nagrywający. Rejestrator jazdy. Bardzo dobry kebab. A panie, bardzo miłe w półce. Co? Bardzo miłe w półce każdemu to miejsce. Chyba chciał napisać polecam. Dobra, nieważne. Pysznie i świeżo. Ceny przystępne, porcje duże. Kepsik dobry, kapsalon dobry. Ten burger, rewelka. Z zapiekanki widać i czuć, że manufaktura. Najlepszy kebab w okolicy, nie tylko w mieście. Obsługa zawsze miła. Miła i ładna obsługa. Jedzenie 11 na 10. Pyszny kapsalon, polecam. Tylko jeszcze brakuje dwóch składników. Panie wiedzą jakich i będzie perfekt. Polecam. O, jedynka. Bułka twarda i jak kamień. Reszta okej, okay. Miła obsługa. Edit. Skończyłem na szybkie jedzenie i niestety za 17 zł tortilla to dla dziecka. Pani, która robi jedzenie, nie zakłada rękawiczek. Dotyka warzyw rękami. Gdyby nie to, byłoby okej. Ktoś mi powiedział, że to najlepszy kebab w okolicy. Olsztyna. A ja myślałam, że to tylko takie gadanie, ale przy okazji wizyty w Olsztynku podjechałam sprawdzić i okazało się, że ten ktoś miał rację, mówiąc, że jest najlepszy. Warto pojechać nawet specjalnie z Olsztyna, żeby spróbować. Świeżutkie, smaczne, sos serowy, pyszne. Co? Pyszka, pyszka. O, jedna gwiazdka. Zimne frytki, kebab niedobry, nie polecam. Konstruktywnie wyindualizowany. Piątka. Hej, bardzo smacznie i duże porcje. Miła i uśmiechnięta obsługa za każdym razem. Czas oczekiwania również niedługi. Dobra, ale słuchajcie, tam 270 opinii. Nie będziemy czekać, tylko te z wierzchu przeczytaliśmy i lecimy na tego kebaba. Sami go ocenimy. Olsztynek, miasto wielu możliwości. Tu karczmy nawet mają. Tak wygląda ratusz w Olsztynku. Muzeum mają. W takim, nie wiem, kościółek mały? Czy kaplica? A szkołę mają?
zespół szkół w zamku mają. Niesamowity klimat. Faktycznie, szkołę mają w zamku. Zespół szkół. Trawa rekrutacyjna. Proszę bardzo. O, a tam mają nawet latarnię morską. Chociaż tu morza nie ma. Ale mają. Nawet tu rondo mają. Na środku ronda drzewko kwitnie. O, obtarte, ktoś już przytarł. Nie uwierzycie, co drugi samochód to Audi. A latarnia morska. A tu kiedyś był, o, strefa płatna. Duże miasto. Tu był kiedyś kebab, wodociągowa 3. Ale już chyba nie ma, tylko napis został. A to ja dopiero teraz zauważyłem. Z trawy zrobili napis. Olsztynek zaprasza. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ten trawnik? Jakie płaskorzeźby. Zobaczyłem orła cień. Dobrze, jesteśmy w Olsztynku. Nie wysiadam z samochodu, bo duży wiatr jest i będziecie mieli same szumy. Takiego kebabika zamówiłem tutaj przy Mrówce, tak? Sklepie Mrówka wielkości dłoni. To jest niby mały. Kosztuje tu 18 zł. Firma handlowo-usługowa Imbis Elżbieta Borucka z Nidzicy. A w Olsztynie, w Olsztynku sprzedają. 18 zł kosztuje. Proszę bardzo. Dobra, degustacja. Sos biały, taki fajny, bardzo w smaku. Ciekawy. Pełno warzyw. Wydaje się, że takich surówka chyba Kolesław, czy coś tam jest. Tak, także soczyste, jest fajne, fajnie to smakuje. Ogórek, marchewka, taka sałata, czy z tego co surówka ta Kolesław jest zrobiona. Mięso wziąłem mieszane, mieszane. Sosy mieszane, mieszane, ale nie czuć pikantnego. O, dopiero tak. Od połowy czuć lekko pikantny, czyli chyba na dół poszedł pikantny, a na górę taki łagodny. Ale nie jest taki pikantny, żeby język na wieś wywalać. Taki w sam raz. Schowałem się, żeby szumu nie było, ale pociąg jedzie. Ale cichy jak na pociąg. Albo hamuje, bo to już stacja PKP Olsztynek. Nawet smaczny ten kebab, chciałem powiedzieć, hot dog. Tak mniej więcej w środku się prezentuje tu. Nawet smaczny, polecałbym. Niektórzy podają w takich woreczkach jeszcze foliowych. Tutaj zawinięte, żeby nie przeciekało i tak dalej. Ale to jest ładnie, tak podane, ładnie tu zawinięte jest, że nic nie cięknie. Tu o, wszystko sucho jest. Także nie ma niebezpieczeństwa, że się gdzieś tam skapniemy umorsamy, tak? U jednych Arabów tam wziąłem to leciało, ale na szczęście zaczęli w woreczkach foliowych podawać. Nie jest suchy, jest taki bardzo soczysty, taki fajny w smaku. I jak widać, dużo pomidora jest. Także no fajnie, fajnie. Ogólnie, czy polecam? Tak, bardzo smaczny był kebab. Fajne klimatyczne miasteczko tutaj niedaleko, jest Grunwald zresztą. Polecam zajechać do Grunwaldu. Słuchajcie, nie pokazałem wam jeszcze jednego. Jest tu skansen ze starymi budynkami, młynami, wiatrakami i tak dalej. Kurde, kiedyś tam
będziemy musieli się udać. Także podróżnik, zostaw łapka w górę!